Witam Państwa ze studia przy ulicy Floriańskiej. Zapraszam na ostatnie w tym tygodniu wydanie wiadomości. Opowiemy dziś m.in. o utrudnieniach na drodze krajowej nr 88 w wyniku głosowania radnych w sprawie Hali Gliwice, ale także o naborze do gliwickiej drużyny reprezentującej mało popularną w Polsce dyscyplinę sportu. Tomasz Czoik, zapraszam. Wiadomości rozpoczynamy ważną informacją dla kierowców. Od poniedziałku utrudnienia na drodze krajowej nr 88. Związane będą one z naprawą nawierzchni jezdni. W związku z tym, co jakiś czas, odcinkami wyłączane będą z ruchu dwa pasy. Kierowców czeka zatem poruszanie się tylko jednym pasem w danym kierunku. Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach podkreśla jednak, że miejsca prac będą oznakowane i widoczne z daleka. Urzędnicy apelują, aby stosować się do nowych oznaczeń i dostosować prędkość do ograniczeń wynikających z przeprowadzanych robót. Zakończenie remontu nawierzchni planowane jest w pierwszej połowie maja. Wracamy do tematu, którym zajęliśmy się wczoraj. Głosowanie radnych odnośnie Hali Gliwice zakończone. Członkowie Rady Miasta niemal jednogłośnie zadecydowali o przekazaniu obiektu w Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Inicjatywa wynika z problemów ze znalezieniem zewnętrznego operatora, który mógłby zarządzać budową. W efekcie pieczę nad halą sprawować będzie miejska spółka. Władze gliwickiego PWiK podkreślają, że czują dużą odpowiedzialność za przebieg budowy i zrobią wszystko, aby obiekt w 100% spełniał swoją rolę. Za przekazaniem hali spółce odpowiedziało się 24 radnych. Jeden wstrzymał się od głosu. Radni zadecydowali również o przekazaniu 40 milionów złotych na wyposażenie obiektu. Wczoraj odbyło się też inne głosowanie w sprawie płatnych miejsc parkingowych. Uchwała została przyjęta. 18 radnych zaaprobowało pomysł. Do tematu płatnych miejsc parkingowych wrócimy jeszcze w poniedziałek. Pierwszy tydzień wiosny już prawie za nami. Jedną z charakterystycznych oznak tej pory roku jest zwiększona ilość osób spożywających alkohol w miejscach zabronionych. Wiosenna aura udzieliła się już kilku gliwiczanom. Nie umknęło to uwadze strażników miejskich. Zmieniła się pora roku na wiosenną i pojawia się odwieczny problem Straży Miejskiej, czyli spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych. Gliwicka Straż Miejska interweniowała już w tym roku. Ostatnie dni pokazały, że w weekendy było bardzo ciepło. Takiej interwencji strażnicy podjęli prawie 70 poprzez tylko w sobotę i niedzielę, także kiedy jest cieplej, to też rzeczywiście więcej osób ten alkohol spożywa w miejscach zabronionych. Co grozi za takie spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych? Funkcjonariusz Straży Miejskiej, kiedy ujawni wykroczenie, to ma prawo nałożyć mandat karny w wysokości 100 zł, jeżeli osoba spożywa alkohol w miejscu zabronionym. To są parki, skwery, ulice, oprócz miejsc wyznaczonych, czyli na przykład jak za niedługo będą na rynku ogródki piwne, to w ogródku piwnym możemy alkohol spożywać, natomiast poza ogródkiem piwnym na rynku już popełniamy wykroczenie. W polskim stanie prawnym istnieje też coś takiego jak usiłowanie spożycia alkoholu. Jak odróżnić usiłowanie od samego spożycia? No, spożywanie to mówimy tutaj w tym momencie, kiedy funkcjonariusz zauważy, że osoba rzeczywiście spożywa ten alkohol, czyli go pije. Natomiast za usiłowanie możemy powiedzieć wówczas, że osoba ma otwarte piwo, tak, trzyma w ręku otwarty napój alkoholowy. I tutaj mówimy właśnie o usiłowaniu spożywania napojów alkoholowych w miejscu zabronionym. Czy wśród osób spożywających alkohol w miejscach nielegalnych pojawiają się też osoby niepełnoletnie? Sytuacje, kiedy osoby niepełnoletnie spożywają alkohol, w tym roku myśmy nie stwierdzili, to są osoby pełnoletnie, które mogą spożywać alkohol, natomiast nie w miejscach właśnie zabronionych. Czy kwalifikacja prawna w przypadku, gdy alkohol spożywają osoby niepełnoletnie w miejscach zabronionych, jest jakaś inna? Jeżeli osoba niepełnoletnia spożywa alkohol, tak naprawdę ustalamy, gdzie ten alkohol zakupiła, bo to jest przestępstwo i wówczas tą sprawę przekazujemy funkcjonariuszom policji. Już w niedzielę odbędzie się 5. wiosenny rajd kolarski. Uczestnicy wystartują o 11.30 z gliwickiego rynku i udadzą się w kierunku ośrodka wypoczynkowego w Czechowicach przy ulicy Ziemięcickiej 62. W ramach rajdu odbędą się różne konkursy sprawnościowe dla młodzieży i osób dorosłych. Poza nagrodami indywidualnymi przygotowano też puchar dla najliczniejszej drużyny. Impreza organizowana jest przez Turystyczny Klub Kolarski PTTK imieniem Władysława Huzy w Gliwicach, który może się pochwalić niezwykle piękną historią. Klub nasz powstał w roku 1958, a jego głównym założycielem był pułkownik Władysław Huza, który był pierwszym prezesem tego klubu. Ja miałem szczęście z nim jeździć na wycieczki i cieszę się bardzo, że ta jego praca, jego zachęta do prowadzenia turystyki kolarskiej w
klubie naszym jest kontynuowana i cieszę się bardzo, że jeszcze mi zdrowie pozwala brać udział w tych wycieczkach, tych rajdach. Czyli Gliwice to jest na mapie Śląska mocny punkt, jeśli chodzi o kolarstwo. To jest najstarszy klub kolarski na Śląsku i w takiej hierarchii ogólnopolskim, takim konkursie najlepiej pracujący klub. Zajmujemy od wielu lat pierwsze miejsce w Polsce, w ostatnich 2 latach pierwsze miejsce. Mam nadzieję, że to będzie kontynuowane i należymy do czołówki. Świadczy też o tym to, że wielu członków klubu wchodziło w skład nie tylko tutaj władz PTTK, ale także Komisji Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK, Regionalnej Rady Turystyki Kolarskiej w Katowicach, Okręgowej Komisji Kolarskiej w Katowicach. Także jesteśmy tam bardzo aktywni. Także to uważam też jest wspaniała rzecz. Klub zajmował się też szkoleniem przodowników turystyki kolarskiej, którzy mają uprawnienia do prowadzenia wycieczek. Tych przodowników jest bardzo dużo. No i dzięki nim turystyka kolarska w Gliwicach i się rozwija. No a też bardzo cieszy, że na wycieczkach spotykamy grupy takie indywidualne, rodziny całe, kolegów jakiś tam. No, także turystyka kolarska w Gliwicach, no to się rozwija wspaniale, uważam, możemy być bardzo zadowoleni. Nabór zawodników w ekipie Gliwice Lions. Nasi futboliści amerykańscy poszukują nowych graczy. Na swoim profilu facebookowym informują, że interesują ich osoby dobrze zbudowane, ważące co najmniej 100 kg. Nie musisz znać zasad gry. Tym razem liczy się masa. Takim hasłem Lwy zachęcają rosłych mężczyzn z Gliwic i okolic do pojawienia się na treningu. Rekrutacja odbędzie się jutro na Orliku przy ulicy Jasnej o godzinie 12. Trudny mecz przed Gafem Gliwice. Podopieczni Rafała Barszcza zmierzą się z wiceliderem futsal Ekstraklasy Giattą z Duńska Wola. Pojedynek na szczycie z pewnością będzie obfitował w emocje. Choć strata punktowa Gliwiczan do rywali jest dość duża, zwycięstwo dałoby ekipie Gafu impuls do pogoni graczy z Duńskiej Woli. Spotkanie odbędzie się w sobotę o 19 w hali Jasna Gliwice. I to wszystko w tym wydaniu wiadomości telewizji Imperium. Można nas oglądać w sieci kablowej Imperium Telekom i w internecie. Nasz wirtualny adres to tvimperium.pl. Już za chwilę prognoza pogody na sobotę. Aura niestety nie będzie nas rozpieszczać. Dziękuję za dziś i życzę udanego weekendu.